Grzegorz Ciepliński, Grzegorz, ciężka walka, Szymon Bajor, duże wyzwanie, największe chyba zawodowe wyzwanie w Twojej karierze, co by nie powiedzieć o tej walce, która Ci uciekła we Włoszech. Nie, no zdecydowanie największe, ja myślę, że tam Włoch to chyba był jednak inny poziom niż Szymon, nie? Szymon to bił się na największych tak naprawdę galach. Może nie w Polsce, no w Polsce też się bił tam na tym KSW, ale te największe gale na świecie on tam był, także mega zawodnik. Powiedziałbym, że jak widziałem Cię ostatnio, przynajmniej kilka miesięcy temu na treningach, jak zaczynałeś, to wyglądałeś dużo szczuplej. Przybyło Ci trochę masy, bo widzę, że siłowo musiałeś dużo chyba zasuwać do tego pojedynku. No ja będę miał na walce, myślę, tak 117 kilo. Myślę, że ja się dobrze czuję w tej wadze i myślę, że będzie okej. Okay. Troszeczkę siłowo, siły myślę, że też nabrałem. Ten rok przerwy to jest tak, że mogłeś przerobić, poćwiczyć sobie jakieś założenia, nowe elementy techniczne, nie spiesząc się, nie będąc w tym rytmie sparingowym takim, gdzie wiadomo jest ciśnienie, walka i zawodnik mniej rozwija warsztat, a więcej dba o tą fizyczność i powiedzmy sparingowe rzeczy. Jak na to patrzysz teraz po tym roku? Tak naprawdę ja miałem rok przerwy, ale no miałem walkę z Włochem, która mi tam uciekła, więc ja byłem wtedy też w treningu, ja byłem już na ostatniej fazie przygotowań tak naprawdę i tydzień przed mi odwołali walkę, więc tam też nie robiłem jakichś nowych założeń, robiłem to jakby pod walkę, sparowałem, tak, jeździłem tutaj do WCA, bo tutaj się tak zaaklimatyzowałem i jestem mega zadowolony ze sparów tutaj z czołówką polską tak naprawdę. No właśnie, na tle tych zawodników ciężkich, Marcin Tybura, który przychodzi też do WCA, czy powiedzmy, no jest i Haźbie, Edelbijew, no nie brakuje tych ciężkich zawodników, z którymi można przerobić. Oni są oczywiście też na różnym poziomie, tak, ale są i zawodnicy UFC. Czego ty się tak naprawdę uczysz, czy ty już tak rywalizujesz z nimi na 100%? W sparach to tak ciężko się uczyć, no ja każdy się stara gdzieś tam zadać cios i czy tam ktoś jest na poziomie UFC, czy nie jest na poziomie UFC, to te ciosy wchodzą, tak? Ale samo takie jakby obycie z tymi zawodnikami, ja jeszcze mam przyjemność z Marcinem Tyburą robić zapasy u Dawida Pepolskiego w Łodzi, także samo porobienie z takimi zawodnikami, popatrzenie jak oni to robią, to jest bardzo dużo dla tego zawodnika jak ja. Więcej było tych sparingów z tymi ciężkimi, czy nie brakowało tych ciężkich w sparingach, czy z tymi lżejszymi, powiedzmy waga półciężka, czy chociażby waga, no bo Tomek Narkun chociażby był, tak, no to już jest teraz zawodnik pełnoprawnie ciężki, tak, no co by nie powiedzieć, bo on też chyba waży około 108-110 kg. Na ogół tam sparowałem z ciężkimi, no chyba, że tam naprawdę nie było, były takie dni, że tam może Daniel miał walkę, to go nie było chwilę. Ale zawsze tam ktoś zbliżony wagowo, czy Kijana, czy ktoś, zawsze było z kim robić, nigdy nie robiłem z jakąś tam wagą dużo lżejszą. Z tego co ja znam Szymona, bo byłem przy wielu jego walkach, to jest zawodnik dysponujący kapitalną bazą tlenową, tak? Znaczy potrafiący pracować pełne 15 minut i walczyć, a jak ty jesteś przygotowany, powiedzmy, do takiego pojedynku, który możesz zakończyć się na pełnym dystansie? Co, wydaje mi się, że jestem przygotowany dobrze, tak? Dużo robiłem pod to, żeby ten tlen mieć, ale tak naprawdę gala i jakby jakiś tam stres, zobaczymy jak to wszystko tam pójdzie. No na sparach robiłem tam 5 razy 5 i spoko, dawałem radę, ale mówię, walka to nie są sparingi, tak? Zależy jak to, no nie powiem, że jestem przygotowany na 3 razy 5, bo może się okazać, że nie jestem, nie wiem. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowany do tej walki. Pamiętam dokładnie rok temu była podobna sytuacja i każdy się zastanawiał, kto to jest Grzegorz Ciepliński. Zaskoczyłeś wtedy wszystkich, wszyscy w zasadzie pamiętali Marcina Siąsa. On nie ma tak dużo walk, ale gdzieś tam z tych walk pamiętali te jego wypowiedzi, zaistniał gdzieś w przestrzeni medialnej. Ty tak trochę cichutko tutaj przechodzisz w ogóle tą swoją karierę. Nie słychać za dużo, ale tak powiedzmy, liczysz na takie zaskoczenie jak wówczas? Ja wychodzę z założenia, że zawodnikiem MMA to ma się dobrze bić i wtedy nie musi się strasznie promować, żeby o nim gdzieś tam ktoś mówił, tak? No ale sponsorzy, których widzę tutaj całą kartkę, tak, czekają. Czekają, no to wymieńmy ich, tak? Może tak, podziękuję od razu sponsorom, to jest bardzo dziękuję, bo tak naprawdę bez nich nie byłoby mi ani tutaj, ani nie miałbym możliwości, tak? To będzie firma Promex, Frantrans, Akatrans, Sikora, Rest 8, Mop Szumowo, Sochbud, Autoskup Bawa, Wawa dla magazynu.pl, Davibus, Budrys, Dziszok Polska, Boruta Motors i Lakostka i bardzo im dziękuję za bardzo dużą pomoc w tym, że mogę być w tym miejscu, gdzie jestem.
Człowieku, ty masz więcej sponsorów niż udzieliłeś wywiadu w tej chwili chyba w życiu. Chyba, może i tak, a, może i tak. Ale fajnie, że ktoś jest taki, kto chce pomóc, tak? Myślę, że będę się w stanie jakoś odwdzięczyć. Grzesiu, bardzo dziękuję za ten sympatyczny wywiad. Liczę na waszą dobrą walkę. No, lubię też Szymona, lubię też jego walki, bo oglądałem. No i liczę na taką walkę, że naprawdę ludzie będą jeszcze długo o niej rozmawiać. I tak jak powiedziałeś, czasami nie wypowiedzi będą świadczyć o fajterze, a właśnie ta walka oby została w pamięci kibiców. Dziękuję bardzo. Ja też liczę na bardzo dobrą walkę. Myślę, że pokażemy z Szymonem, że podchodzimy poważnie do tego, co robimy i damy mocną walkę. Nie wiem, jaki będzie wynik, ale mam nadzieję, że to będzie dobra walka. Dziękuję bardzo. Grzegorz Ciepliński.